przez wiele lat mogliśmy na sądy trochę ponarzekać. Sądy niekiedy były opieszałe, niekiedy wydawały wyroki zbyt długo, niekiedy zgadzano się na zbyt długie, a reszty jednakże wtedy wiedzieliśmy jedno, że sędziowie są niezawiśli, że sędziowie w swoim orzeczeniu kierują się własnym sumieniem. Obecnie nie mamy takiej gwarancji. I nie chodzi tylko o to, że będziemy mieli procesy polityczne, chociaż to też nam grozi, ale także to, że obywatel będzie bezbronny, kiedy wpadnie w konflikt z władzą. Będzie bezbronny, dlatego że sędzia będzie stał po stronie władzy. Jeżeli obywatel będzie miał konflikt na przykład z ministrem Szyszką, to wtedy minister Szyszko będzie miał dostęp do sędziego i sędzia wyda wyrok korzystny dla niego. Dlatego też tak bardzo jest ważne, aby sędziowie, żebyśmy mieli poczucie, żebyśmy mieli wiedzę i żeby sędziowie byli rzeczywiście niezależni, niezawiśli od władzy, od rządu, od prezydenta, żeby mogli się kierować tylko własnym sumieniem i żeby byli oceniani tylko według własnych kompetencji, umiejętności i rzeczowości w wydawaniu wyroków.